W Katowicach mamy wiele takich interesujących zbiorników wodnych. To nie tylko Bolina, nad którą jesteśmy teraz, ale też Maroko, też i Borki i inne zbiorniki wodne, nad którym już też kiedyś sprzątaliśmy i naprawdę dużo jest takich miejsc, zwłaszcza, że to są tereny ładne, atrakcyjne, rekreacyjne. Często tu przychodzą ludzie na spacery. Szkoda, żeby tu były śmieci. Jest czysty świat. I taki świat jest potrzebny, rozumiem? Tak. Widać, że to już leży tutaj bardzo długo, bo jest w takim stanie obrośniętym. Nie powiem, że rozkładu, bo to jeszcze za wcześnie, ale widać, że te śmieci już kilkanaście lat leżą. Sporo tego jest, najwięcej jest szkła i plastiku jednak. I czyli butelki dominują? Dominują, widać, że to typowo takie poimprezowe resztki. Są jeszcze takie miejsca, gdzie koniecznie taką akcję by trzeba było zrobić. Może to wtedy ludzi nauczy, że już mu będzie wstyd potem, jak jest posprzątane, rzucić ten papierek, tylko pomyśli, wsadzi go do kieszeni. Tak? Bo chyba najłatwiej jest dorzucić, tak? Już no do leżących. Jak już leży, to nie ja pierwszy, to ja wyrzucę.